Dzisiejsza impreza, są to już drugie gwiazdkowe zawody organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. W tym roku mamy rekordową frekwencję, uczestniczy w nich 180 dzieci, więc widać, że naprawdę aktywnie tutaj działają łomżyńskie szkółki, bo wszystkie dzieciaki trenują w szkółkach, które na co dzień korzystają z naszej infrastruktury, zarówno z pływalni numer 1, jak i z parku wodnego. Tych szkółek jest 8, więc widzimy, że naprawdę prężnie to się rozwija. Oczywiście my jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży cieszymy się z tego, że tak duże zainteresowanie, że udaje nam się jakby aktywizować te dzieciaki. Przypomnę, że zawody się odbywają w tej najmłodszej kategorii, od 6 lat do 10, więc tym bardziej jest to wielki sukces. Cieszę się też, że rodzice tak aktywnie w tym uczestniczą, bo dzisiaj wspomniałem też rodzicom, że i podziękowałem, że jest to ich duża zasługa, że te dzieciaki trenują, pływają, no i aktywnie spędzają wolny czas, bo wiemy, że aktywne, sprawne dziecko to w przyszłości też jest aktywny człowiek, który w życiu dorosłym radzi sobie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, to tak jak widać, frekwencja dopisała, tak jak na trybunach widać i wśród uczestników. Jeżeli chodzi o moich podopiecznych, 13 osób zapisanych i na razie mamy 3 medale. Fajnie, że zdobyły te medale, bo chodzą tylko raz w tygodniu akurat, roczniki te młodsze, więc jestem bardzo zadowolony z rezultatów. W zawodach mamy 4 style, młodsze roczniki 17, 16 i 15, jak się nie mylę, płyną 25 metrów grzbietowym i dowolnym, natomiast starsze roczniki płyną grzbietowy, dowolny i crawl, a najstarsze roczniki 4 style.